gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. Jak widzisz, zwykła dieta. Ale no go musi być zawsze głodny, żeby do właściciela przychodził. No chociaż nie wszystkie są łaskomne, ale nie wszystkim to jedzenie smakuje. Chciałyby może coś lepszego, ale... I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. I ty o tym dobrze wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. Prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już w sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Po raz kolejny jesteśmy z wizytą w hodowli Zbigniewa Kukułki. Porozmawiamy trochę o sezonie gołębi młodych, jak to przebiega za chwilę. Na początek przyszliśmy do gołębnika gołębi dorosłych, żeby pokazać, jak one teraz po sezonie wyglądają. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. No, jesteśmy na moim gołębniku lotowym. Chciałbym tutaj pokazać kilka samczyków, w jakim są stanie i jak to się u mnie odbywa. No, po sezonie lotowym. No, gołąbki, większość z nich zakończyła sezon na 10-9 piórkach. W tej chwili fajnie się pierzą. No, może w późniejszym czasie powiem, co zastosowałem, żeby to pierzenie tak ładnie wyglądało. Pokażę tutaj gołębie, które siedzą na pierwszych jajkach. Chodź. Samczyk ten ukończył sezon na 10 piórkach, nie wyrzucił ani jednego. W tej chwili po miesiącu zostały mu 4 do spierzenia. Większość moich gołąbków tak właśnie wygląda, zwłaszcza samczyków. O. O, tu też jest fajny lotnik, fajnie sobie radził w tym sezonie. Chodź. Też gołąbek siedzi na jajeczkach. No i też do spierzenia zostały mu 4 piórka. Bardzo ważne jest, żeby gołębie wypierzyły się jak najwcześniej, póki jest w miarę dodatnia temperatura, ciepło. Co mogę powiedzieć? No, karnik musi być pusty. Nie ma ani ziarka. Gołębie muszą wyjadać wszystko. No, jest tu sam gryt. No. Może też, jeszcze... Też ciekawa sprawa z tymi gołębiami, dlatego że mówi pan, że one po sezonie mają albo... Tak, większość tych gołębi, no tu pokażę też... Większość tych gołębi nie wypierzyła pióra albo po prostu rzuciła jedno pióro. Tak. Większość tych ptaszków miała po sezonie, kończyła sezon na 9 albo 10. Ten samczyk tak samo, nawet, co mogę powiedzieć, pierwszy wrócił z tej Brukseli, no może nie z Brukseli, z Rozendal. Z Rozendal, tak. No. Mogę się tu pochwalić, że mam drugą serię w okręgu tarnowskim, to też taka... Do was ile kilometrów tutaj z Rozendal było? No, gdzieś chyba 1100, może nawet z hakiem. No. I też ten gołąbek poszedł na 9 piórkach na ten lot. Zostało mu się 5 piórek do zrzucenia. No jak jest taka temperatura dodatnia, gołębie się fajnie pierzą. Też może zapytam, skąd to wynikało, że gołębie na ostatnim locie już
To znaczy na koniec sezonu one były jeszcze na pełnym skrzydle, ewentualnie miały jedno pióro wyszkolone. Tak, tak. Większość tych gołąbków było przycinane i to było przycinane... Może tak jak prezentujemy właśnie no, na przykładzie gołębia. Tak jak tutaj pokazywałem, najpierw było tydzień przed lotem pierwszym było ucięte tyle piórka, za następnym locie po kawałeczku, aż tego piórka zostawało tyle, ale to gołębiowi nie przeszkadza i gołąb sobie świetnie radzi. No ten akurat ma 5 piórek do zrzucenia. Pióreczka pięknie się pierzą, widać, że no naprawdę zdrowe, fajne, mało jest na tych piórkach jakiś tam skaz, bo co mogę powiedzieć, te gołębie, które idą i pierzą się, tak jak w trakcie lotów, ten samczyk coś mi przyszwankował, proszę tu się przyglądnąć. On ma jeszcze przycięte, tego piórka nie wyrzucił. No, tu mi się zawiesił, od razu widać skazę. Tego gołąbka nie było w domu. No efekt taki, że w przyszłym roku no, z niego pociechy nie będzie. Prawdopodobnie zostanie usunięty z gołębnika ze względu na bardzo małą ilość konkursów. Ale nieobecność tego gołąbka w domu, nie było go praktycznie 2 tygodnie. No i ta skaza już została. Na piórkach została. No. Jeszcze chciałbym zapytać, teraz zanim przejdziemy do tego okresu pierzenia i będziemy mówić o tym, chciałbym zapytać jeszcze o sezon gołębi dorosłych. Jak on w ogóle przebiegał w takim podsumowaniu? No, loty były w tym roku, można powiedzieć, no niezbyt lekkie, ale też nie ciężkie. Wiatr gołębie spychał praktycznie w każdą niedzielę. No. Mało tego, że nie wiadomo było, jak ten sezon zacząć, bo tak, no, ptasia grypa, pierwsza sprawa. Druga sprawa to loty te początkowe, no, były tylko liczone do mistrzostwa oddziału, no więc to tak, no, troszkę trzeba było przygasić tą formę. No później, jak już się zaczęły te loty do Mistrzostwa Polski, no to tak jak tutaj w tym moim oddziele, no raczej wiatr rządził wynikami niż hodowcy. No. Czym się lepiej pokarmiło, lepiej przygotowało gołębie, no tym było gorzej na liście. No, ale... Rzeczywiście w tym sezonie było bardzo dużo lotów z wiatrem, tak. Ewentualnie z bocznym, wspomagającym. No. Przy położeniu tam początkowych tych gołębników, no ciężko było uzyskać jakieś tam czołowe konkursy, no ale ogólnie... Ale mimo wszystko konkursy czołowe też były. Tak, sezon nie był najgorszy i uważam, że no taki sezon też powinien być, gdzie no inni hodowcy też powinni mieć coś do powiedzenia, no. Tak. Ale sezon zakończył pan w jednej kategorii na miejscu pierwszym. Tak, w open tym typowanym zakończyłem na miejscu pierwszym, no to Open 2 z całości na miejscu drugim. Mogę tu tylko pogratulować mojemu rywalowi, tak, mistrzostwa. No. Gratulujemy. Ale też no fajnie mi poleciało, bo w tym tradycyjnym takim mistrzostwie do okręgu Tarnów, no w zeszłym roku byłem drugi, w tym roku jestem pierwszy, poprawiłem się o jedną pozycję. To jeszcze więcej nie da poprawić. Więcej się nie da, no. Natomiast to takie typowane, gdzie się tam typuje, to 10 z 10. No niestety w zeszłym roku byłem drugi, w tym roku też jestem drugi, no ale... No, 2 loty zatypowałem bardzo słabo, bo raz chyba 3 seryjne, raz chyba tylko 4. No to mistrz się nie należał, no. Ale z 10-10 to też klasyfikacja taka bardzo wymagająca. Tak, tak, no ale była do wygrania, no. Była do wygrania, no. Trzeba się zmobilizować za rogi i poprawić, no. Także w oddziale pierwsze, drugie, w okręgu pierwsze, drugie. No, w kategoriach też tam nie wyszło najgorzej, no. GMP się nie udało zrobić. Maraton, moja taka, gdzie tam najlepiej lubię latać te loty. No jeden maraton był tak z wiatrem, że... Akurat ten liczony do GMP. Tak, przesadziłem z ilością jedzenia i te gołębie po prostu przeleciały, no.
Można i przedobrzyć, dając za dużo jeść. Uważam, że pokarmiłem zbyt dobrze i efekt taki był, że wszystko wracało nam. No, gołębie poszły do Niemiec, a wracały z Rosji. No to... Rzeczywiście, trochę przeleciały. Trochę przeleciały. No, myślę, że każdy tutaj, kto tam na ten lot dał i przygotował tak gołębie, no troszkę może lepiej, no to stracił na tym bardzo dużo. No. Tak jest. Także teraz sobie przejdziemy jeszcze do podsumowania tych dwóch lotów gołębi młodych. Bo w tym roku na razie te loty w Pana wykonaniu, jeśli chodzi o listę, są dosyć obiecujące. No. Ale jeśli chodzi o oddział, jak to wygląda w ogóle w oddziale, jeśli chodzi o straty? No, pierwsze dwa próbne treningowe loty, które oddział zorganizował, były bardzo dobre, udane. Można powiedzieć 100% i tam z 40 i z 80 km fajnie te gołębie przyleciały. Natomiast pierwszy lot konkursowy, można powiedzieć tak, zanosił się na dobry, bo konkurs tam nie trwał zbyt długo. Jakiś procent tych gołębi usiadł w miarę fajnie, ale po godzinie czasu gołębie przestały lecieć. Podejrzewam, że w oddziale brakuje około 50% młodych. No. Start był bardzo udany, gołębie odeszły z miejsca wypuszczenia bardzo szybko. No i no ciężko powiedzieć tutaj, co było przyczyną, bo gołębie, no hodowcy myślę, że wytrenowali w miarę dobrze i zdrowotność była, bo widać było, mutki były cichutko, nie zanosiło się na żadną katastrofę, a lot jednak był no, katastrofalny, bo jeśli ginie 50% młodych, to naprawdę jest to lot katastrofalny. No. Większość gołębi znajduje się dość daleko od domu, bo dzisiaj każdy tam zakłada telefon, no to wiadomo, gdzie te gołębie są. Nie jest to wytłumaczalne, czy to były warunki pogodowe, czy coś inne. No, nie chciałbym tu zabierać głosu. Zdania są podzielone. Jedni mówią tak, drudzy tak. No. Na pewno start gołębi mówi też dużo, bo jeśli gołębie nie krążą, tylko od razu idą w jednym kierunku, to coś w powietrzu jest nie tak. No. I podejrzewam, że to było główną przyczyną. No. No a stało jak się stało, no tego się nie da obrócić. No tak, ale pierwszy lot przeżyliście, tak, pojechaliście na drugi. Tak, wczoraj. Pojechaliśmy wczoraj na drugi i sytuacja już jest troszkę lepsza, ale też podejrzewam, że około 10-15% tych strat jest. No. Dziwne jest najbardziej może w tym to, że hodowcy, ci którzy nie włożyli na pierwszy konkursowy lot, no ponieśli bardzo duże straty, tak teraz. No tak jakby jednak ten chrzest, no każdy musi przejść tymi mutkami i no troszkę to boli, no bo człowiek dba i stara się wychować jak najlepszy ten materiał, no a jeśli się gubi dość sporo tych młodych, no to zniechęca to, no automatycznie pula spada potem i na dorosłe gołębie, no jest, jak to się mówi w oddziele, ciężko, bo i sprawy finansowe wtedy odgrywają rolę, no jak jest gołębi dość dużo, no to i oddział jest mocniejszy, bo go na więcej stać, no. Tak, to jest prawda. Ale u Pana generalnie na tle oddziału raczej ilościowo te straty troszkę mniejsze. Tak, nie jest źle, no ja tam posiadam jeszcze w tej chwili około 70% tych młodych. No, mutki w tym roku są zdrowe, nie chorują ani, no nie przeszły ani adeno, ani też nie chorowały na te oczy. Jak to rozmawialiśmy w zeszłym roku, czy tam na wiosnę, że ta choroba jednak była dość mocna w oddziele. W tym roku tej choroby nie ma. Hodowcy no, zabezpieczyli swoje młode dużo wcześniej, bo chciałbym tu powiedzieć, że to jednak mutki się nie zarażały w kabinie, ale ta przyczyna jest u każdego hodowcy z osobna. To już gołębie rozpłodowe tą chorobę przekazały młodym. No. I tutaj no, kto zabezpieczył te mutki i starał się, żeby one były zdrowe, to jednak no, nie ma tej choroby
gołębie nie łzawią no i nie widać było po prostu, żeby jak żeśmy wkładali oznak tej choroby. Też mniej słychać z rozmów z kolegami, że w tym roku rzeczywiście mniej się pojawia ten problem, w mniejszym stopniu niż w ubiegłym latach. Tak, myślę, że tutaj dużym wpływem ma to, że hodowcy się dzielą swoimi wiadomościami, jedni drudzym pomagają i to spowodowało, że ta choroba została opanowana. Zaprezentujemy teraz trzy gołębie, które będą na aukcji. To są gołębie późne. Tak, to są gołąbki późne. Ja te gołąbki tak złączyłem z myślą o rozpłodzie. No, ja sobie z tej pary zostawiłem samiczkę, samczyka postanowiłem sprzedać. Mogę tylko nadmienić, że na dzień dzisiejszy pierwszym gołębiem, pierwszym lotnikiem z dwoma konkursami jest półbrat właśnie tego gołębia. No, gołąbek ma piękne skrzydło. To jest gołąb o jakim numerze? Pokażemy może numer. Tak. Gołąb ma numer 4171. Tak. Gołąb jest na obrączce z oddziału 169, czyli z Jędrzejowa, ale po prostu ja wziąłem zbyt małą ilość obrączek i troszkę mi brakło. No. A ten gołąb wywodzi się z czego? Gołąb się wywodzi... Jest po pełnym bracie gołębia olimpijskiego, tak zwanego pięćdziesiątki. Ja te gołębie nabyłem od kolegi Majchrzaka. Ojciec jego został u niego wychowany. Natomiast matką tego gołębia jest samiczka, którą ja wyhodowałem. Ale jest to taki troszeczkę imbret. Może nie troszeczkę, tylko dużo, bo dziadek tego gołębia jest jeden, czyli jest to, jakby to nazwać, po jednym ojcu, a po innych matka. No. Czyli samczyk wywodzi się, jest pełnym bratem tego olimpijczyka, tego pięćdziesiątki, a samiczka jest tak jakby półsiostrą. Po tym gołębiu od Horemansa, po tym Belgu, on tutaj u mnie był przez miesiąc czasu. Ja go złączyłem ze swoją samiczką, taką lotniczką super, co na młode leciała. Był to najlepszy gołąb w naszym oddziele. Wychowałem dwie samiczki, no i tą jedną złączyłem właśnie z bratem tego pięćdziesiątki, no i wychowałem te dwa młode. Te gołębie też mi się fajnie pokazują na roczne. Mogę tutaj nadmienić, że dwóch półbraci fajnie latało, zwłaszcza na tych średnich lotach 300 km pokazywały się. No i też jeden samczyk zrobił dwa dobre konkursy na lotach z 500 km. Myślę, że ktoś, kto zakupi tego gołąbka, będzie zadowolony, bo no wiem, że te gołębie też się nie tylko u mnie pokazują. No i tu jest teraz gołąbek numer drugi. Tu są gniaździaki. Gołąbek jest o numerze 4164. Też jest na obrączce z Jędrzejowa. No. Ptaszki te też się u mnie fajnie przyjęły. I też w tym gołębiu płynie troszkę takiej krwi olimpijskiej. Rodzice tego gołąbka, matka już została u mnie wychowana. A samczyka nabyłem od Roberta Majchrzaka, młodego gołąbka. Nadmienię też, że samczyk, brat tego ojca, też fajnie mi latał i fajnie się na lotach pokazywał. Gołębie się te wywodzą z olimpijskich gołębi kolegi Zborowskiego.
jest to troszeczkę taki, no, można powiedzieć, połączenie na tych jego olimpijczyka, bo ze strony ojca jest samiczka, która właśnie tam wydała te olimpijskie gołębie, a dziadkiem jest znowu do tych gołębi samczyk, którego tam Robert Majszak kupił od kolegów zborowskich. Ja to tak troszeczkę złączyłem na pokrewieństwo, ale drugim mutkiem w oddziele jest też gołąb z tego samczyka, co półbrat, co tutaj przedstawiłem. No, są te młode. Czyli to był pierwszy z gniazda i teraz będzie no, drugi. No, teraz jest drugi. Drugi ma numer jaki? O, jedno, to jest 4163. Myślę, że to będzie samiczka. Przepiękne skrzydło, pokażę bardzo skrzydło. Szybkie. Super. Ta odległość tu to, no. Takie gołębie pan lubi. Lubię takie gołębie. No, ale jeszcze mam dwa z tej pary, także no, od razu było widać, że te gołębie no, są trafione w dziesiątkę. To połączenie było super. No. Tutaj są włączone te hołbeny. I które u mnie świetnie latają. Więcej będzie widać w rodowodzie, jak to wygląda. Tak, bo to ja tam do papierów tak się bardzo nie przykładam, ale mogę powiedzieć, że budowa u tych gołębi jest prześwietna. Na przykład miałem mocne plecy, no, śliczne, na pewno oczy będą ciemne. One są takie, widać już, że a ty drań. No. Tak, także będzie aukcja trzech gołębi, no. Zapraszamy, a my teraz idziemy rozmawiać na temat pierzenia. Także teraz przejdziemy już do głównego tematu dzisiejszego filmu, czyli do okresu pierzenia. Czyli zaczniemy od tego, jak kończą się loty gołębi dorosłych, wtedy zaczyna się pierzenie. Tak, myślę, że to jest taki temat, no... najważniejszy chyba w życiu gołębia. Początek sezonu lotowego. Tak, można to nazwać początek sezonu lotowego. To jest okres, w którym gołąb musi naprawdę dostać jak najwięcej suplementów. Na samej karmie gołębie się tak ładnie nie wypierzą. Ja myślę, że jest to nawet ważniejszy okres jak loty. Już jeśli teraz prześpimy to... Tak, jeśli się prześpi ten okres i upierzenie u gołębi nie będzie takie ekstra, no to później on w tym płaszczyku, jak ja to mówię, chodzi cały rok. To jest mu ciężko po prostu uzyskiwać czołowe konkursy, wracać przy ciężkich lotach, zwłaszcza przy lotach deszczowych, przy upalnych. Upierzenie odgrywa bardzo dużą rolę. Na pewno z samej karmy gołębie nie są tak ładnie upierzone, jak dostają dużo dodatków. No. Ja po zakończeniu lotów też mogę powiedzieć, no chyba jak większość hodowców dopuszcza do jajek czy do młodych. Ja akurat do młodych nie dopuszczam, tylko dopuszczam do jajek. No. Tydzień po ostatnim locie, no, gołębie są zestawione w pary. No, zdarza się, że któryś tam partner dostanie nową partnerkę, ale z reguły no, staram się partnerów nie zmieniać. No. Wszystkie te gołębie były połączone, jak ja to mówię, jako roczne czy jako dwuletnie, połączyły się z miłości. Nie ingerowałem bardzo w to, żeby ten partner miał tą partnerkę. Uważam, że to takie swobodne kojarzenie lepiej wpływa na wdowieństwo. Pierwszym krokiem takim, żeby te gołębie po lotach się naprawdę oczyściły troszkę z tego sezonu, u mnie jest kuracja 5-dniowa albo 6 dni nieraz wodą z brzozy. Jest to produkt naturalny, nic nie kosztuje.
samemu sobie można tej wody nazbierać. Brzoza wodę oddaje z siebie, albo ten sok oddaje cały rok. Może na wiosnę troszkę więcej, a w lecie troszkę mniej. Po co się to robi? Woda z brzozy ma działanie oczyszczające. Oczyszcza z toksyn nerki i wątrobę. Mało się o tym produkcie mówi, ale na pewno go wielu hodowców stosuje. Ja to nie powiedziałem nic na wiosnę o tym, bo już okres był taki, gdzie troszkę było późno. Późno, tak. No, taką kurację tą wodą brzozową można zrobić też przed sezonem lotowym, żeby gołębie lepiej latały. No, na pewno jest wskazane też zrobić taką kurację gołębiom po sezonie lotowym młodych, jak i dorosłych. Po podaniu przez 5 dni gołębie mają dużo lepszy apetyt, jakby to powiedzieć. Ale rozumiem, że sok z brzozy to jest rozcieńczony jeszcze z wodą, tak? Nie. Bezpośrednio? Bezpośrednio daje się ten sok z brzozy czysty, jako ma taki lekko słodkawy smak, jest, gołębie go bardzo chętnie piją. No. Nie próbowałem nigdy dawać tego soku z brzozy gołębiom tym, które chowają mutki. Bo u mnie akurat tak... nigdy nie jest tak, żeby te gołębie chowały młode. Natomiast po sezonie lotowym, po podaniu tej wody, widać u gołębi to, że na pewno kał jest lepszy, lepiej puchują od razu. I co mogę powiedzieć? Od razu jest rzucone 2 pióra. Szybko. Czyli następuje chyba jakieś działanie. Może to też jest związane z tym, że ja też nie wypuszczam swoich gołębi na obloty. Po ostatnim locie są zamykane i nie latają. I one nie latają aż do... Do końca lutego, ewentualnie marca. Tak. No, są zamknięte przez całą jesień i zimę. I jak widać, nie przeszkadza im to raczej? Nie, absolutnie. Gołą formę dorosły gołąb łapie w przeciągu 6 tygodni. No. Co też takiego bardzo, bardzo ważnego w trakcie pierzenia jest dla gołębi. Gołębie muszą dostawać bardzo dużo białka. Białko jest podstawą budulca pióra i nie jest to prawdą, że gołąb w okresie pierzenia musi mieć dużo tłuszczu, żeby mieć tłuste upierzenie. Absolutnie, kto daje gołębiom dużą ilość rzepaku, czy tam konopi w trakcie pierzenia, czy słonecznika, nie, na pewno to nie wpływa na jakość upierzenia. Sam tłuszcz nie wystarczy do budulcu tego pióra. Dużo lepszym składnikiem są nasiona strączkowe, warzywa, owoce. Ja swoim gołębiom podaję bardzo dużo czarnego bzu. To też jest jeden z lepszych naturalnych produktów. Tu pokażemy gałązki. Nasiona trzeba obrywać tylko te dojrzałe. Te zielone są trujące. Mogę powiedzieć tylko, że ładnie dojrzały bez się wciera. Można go podawać, przechowywać w zamrażarce, zamrozić te nasiona, można z tego zrobić sok, można te nasiona zmiksować i podawać na karmę. W każdym bądź razie te nasiona uodparniają gołębie, mają bardzo dużo witaminy C i gołębie się świetnie pierzą. Dużo bażantów, dzikich gołębi, szpaków, uważa to za smakołyk, bo jest to objadane i bez bardzo krótki okres te owoce są do zbioru.
Tak. Później tam jak się prześpi, jak ja to mówię, ten okres zbierania, no to jest ciężko coś z tego. No, nigdy nie kupowałem tego soku w sklepie, zawsze to moja żona robi. Ewentualnie zbieram te nasiona i mrożę. Daję je w ilości gdzieś, no, na pewno szklanka na kilogram karmy, ewentualnie 6 do 10 łyżek soku gotowego produktu na karmę. No. I podaję to na przemian z maślanką. Jak jeden posiłek idzie z tymi sokami, czy z tymi owocami, bo to się fajnie też te owoce zgniatają, jak się weźmie i karmę mięsza. Gołębie to chętnie jedzą. Może tam nie było widać, żeby w karmiku chociaż było jedno to nasionko. Gołębie się tak nauczyły, że zjadają, nawet bym powiedział, że może w pierwszej kolejności to, co tam się gdzieś nie weźmie, nie pogniecie i nie przyklei do karmy. No, jak się nauczy to gołębie, żeby to gołębie jadły, to jest naprawdę duży plus. Też warto wspomnieć, że czarny bez podaje pan nie tylko przy pierzeniu, bo jak rozmawialiśmy kiedyś, to nawet młode gołębie tak dostają w czasie sezonu lotowego też? Też. No i myślę, że tak jak widać, te mutki też się pierzą dość intensywnie po tym. Myślę, że to nie przeszkadza aż tak bardzo w lotach. No na pewno byłoby lepiej, jakby tych piórek tyle nie wyrzucały, no ale jak gołębie są zdrowe, no to trudno nie wymagać od nich... Żeby się nie pierzyły. Tak, żeby się nie pierzyły. No jest to normalna kolej rzeczy i ten. No potem na jesieni nie ma problemów z tym i na przyszły rok u mnie nigdy nie ma takich przypadków, żeby tam któryś gołąb zostawił pióro albo dwa. No. Moje gołębie kończą się pierzyć do połowy listopada. Rzadko kiedy jest tak, żeby któryś z gołębi jeszcze tam wyrzucił piórko, nie miał do wyrzucenia piórka. One też dosyć szybko się pierzą, bo no też nie chowają młodych, więc nie są obciążone. No i upierzenie jest wtedy idealne. No, do tego idzie Babylon dwójka przynajmniej dwa razy w tygodniu. No. I jeśli ten Babylon dwójkę daje tam przykładowo poniedziałek i czwartek, bo te dni to akurat nie są takie ustalone, to ta mieszanka MIG 1 idzie we wtorek i w piątek. No, na pierzeniu bardzo dużo tej mieszanki podaję. Nie podaję tak jak przed sezonem łyżkę, wręcz przeciwnie, dwie łyżki gdzieś na kilogram karmy, gdzie tych minerałów jest jak najwięcej. No. Raz w tygodniu też staram się swoim gołębiom dać żółtko z jajka, żeby tych witamin było jak najwięcej. Wodę zakwaszam w okresie pierzenia sokiem z cytryny, co jest bardzo ważne, żeby to pH we wodzie było jak najmniejsze. Wtedy się nie rozwijają ani rzęsistki, ani koksydioza. No. Ale to tak załóżmy w tygodniu, ile razy mają do wody cytrynę? Cały czas. A cały czas mają? Tak. No właśnie. Przez sezon pierzenia pH we wodzie musi być jak najmniejsze i staram się tą cytrynę, to znaczy jak to jest zrobione. Cytryna jest przecięta na pół, sok wyciśnięty i na te 20 litrów wody ta cytryna jest, dopóki tej wody nie wypiją. Potem tą cytrynę przekładam do nowego wiaderka, albo dokładam połówkę, albo nie. Jeśli woda to pH się podnosi, no to dokładam nową i jest to troszkę na takiej zasadzie. No, cytryna może być we wodzie przez 4 do 5 dni i to pH się obniża. Jeśli gołębie mają wodę zakwaszoną, nie rozwijają się też rzęsistki, koksydia i robaki. Tak. Na pewno to zakwaszanie wody ma duży wpływ. No. W sezonie zimowym już tak nie przestrzegam tego, jak już się gołębie wypierzą. Tam to zakwaszanie wody jest od czasu do czasu. No, ale przy pierzeniu uważam, że jest to bardzo ważne. No, warto też zaznaczyć, że pierzenie to jest
dla gołębi wysiłek, ale też te pogody nie są jakieś sprzyjające, bo zazwyczaj jesienią jest dużo opadów deszczu. Tak, tak, to trzeba się z tym też no mieć to na uwadze. Ja swoich gołębi nie wypuszczam rzadko kiedy, jak deszcz pada, pod wolierę w ogóle nie mają dostępu do świeżego powietrza. Dopiero są wypuszczane po wypierzeniu się. Aha. Jest to troszkę związane z tym, że na jesieni, jak się gołębie pierzą, ta odporność ich jest dużo słabsza. I te infekcje na pewno by szybko łapały i daje często kąpanie swoim gołębiom, ale nie pozwalam im przesiadywać właśnie rano, szczególnie jak jest mgła, jak te dni są takie drzyste. Wygodne. Tak. Uważam, że gołębie nie powinny wdychać tego powietrza. No. Co jeszcze mogę powiedzieć takiego, co jest ważne? No też trzeba w trakcie pierzenia gołębiom podawać do wody żywe kultury bakterii. Ja akurat stosuję taki polski produkt Diulac C. I jak to się podaje, to jest produkt bardzo wydajny, tam daje się go 1 gram tego produktu na 10 litrów wody. Żeby tych żywych kultur bakterii było jak najwięcej, tu pani doktor mi doradziła, żeby po prostu w ciepłym słoiku na pół godziny rozrobić najpierw ten Diulac C. Wtedy te żywe kultury bakterii się szybciej namnażają. I dopiero dawać gołębiom. No, przynajmniej raz w tygodniu też staram się, żeby to picie te gołębie miały. W trakcie pierzenia nie świecę u swoich gołębi światła, bo świecąc w gołębnikach światło, to pierzenie jeszcze bardziej się przyspiesza, ale myślę, że zbyt szybkie też to pierzenie nie jest też aż tak bardzo korzystne. Dobrze, żeby gołębie się pierzyły swoim tempem i cały czas to było jednakowo. Wtedy to upierzenie staje się bardziej, bym powiedział, takie no... Jedwabiste. Tak, jedwabiste, miękkie, no. Nie jest też prawdą to, że gołębie, które no, przebywają na świeżym powietrzu, zabezpieczają się lepiej. To gołąb się nie zabezpiecza przed zimnem, ale gołąb raczej to upierzenie dostosowuje do warunków, w jakich przebywa i co dostaje do jedzenia. Na pewno gołębie, które są po wypierzeniu, jak najwięcej na polu, no to ich może odporność wzrasta. Ciężko mi jest ten powiedzieć, bo ja akurat nie mam takich gołębników, żeby te gołębie moje przebywały cały czas na polu. Ale wiem tylko tyle, że jeśli się w trakcie pierzenia swoje gołębie wypuszcza na pole, czy wypuszcza pod wolierę, to często łapią infekcje. Zwłaszcza chorują na drogi oddechowe, gdzie ta wilgoć jest... No właśnie. No, przeciągi są, wiatry, no i ten gołąb jest narażony na te warunki. Nie jest to dobre. No, radzę każdemu, żeby jednak uszczelnił gołębniki na okres pierzenia. W gołębnikach było ciepło, nie było przeciągu i te gołębie się fajnie dopierzą. Jak już będą wypierzone, no to wtedy możemy je wystawiać na pole. I ten układ odpornościowy na pewno wzrośnie. No, co jest jeszcze taką rzeczą, co ja stosuję? Szczepienie gołębi. 2 tygodnie po pierwszym locie moje gołębie zostały zaszczepione na paramiksu. Po pierwszym locie? Po ostatnim locie, po przepraszam. Ostatnim locie. No, 2 tygodnie właśnie po ostatnim. W czasie sezonu. No, przepraszam. No, przejęzyczyłem się. Po ostatnim locie 2 tygodnie od razu tak, są szczepione. Od razu zostały zaszczepione na paramikso, bo dużo gołębi, tak samo dorosłych, choruje na paramikso w sezonie pierzenia, gdy organizm jest osłabiony. No. Po 6 tygodniach, czyli gdzieś za, myślę, że za jakiś tydzień, zaszczepię swoje gołębie przeciwko salmonelli. Jest to bardzo ważne szczepienie,
gdzie no, niby wszczepuje się żywe kultury bakterii i osłabia to gołębia, ale szczepienie na salmonellę nie ma wpływów czy tam jakichś ubocznych na pierzenie. Szczepię gołębie już nie pierwszy rok. Kiedyś szczepiłem szczepionką Zosal T. Teraz w tym roku po raz pierwszy zaszczepię słowacką szczepionką, taką typową przeciw salmonelli. No zobaczymy, jaki będzie efekt. Ale jeśli się zaszczepi gołębie przeciwko salmonelli na jesieni, na wiosnę nie ma się problemów z bakterią E. coli. Gołębie nie tracą, nie mają zapalenia wola, nie łapie gołębi adeno, co w tym roku było na bardzo, bardzo dużo gołębnika. Było. No i myślę, że tutaj ta odporność poprzez zaszczepienie przeciwko salmonelli ma ten wpływ. No. U mnie akurat nie było problemów z tymi chorobami, no i nie ma od kilku lat. I myślę, że jest to związane z tym, że właśnie gołębie są szczepione przeciwko salmonelli. Na wiosnę jest ciężko utrafić na pogodę, no i to albo to jajka są, albo to młode, no i to szczepienie takie nie jest rozsądne. No. A zaszczepienie o tej porze, gdzie gołębie tryskają zdrowiem, bo dostają dużo dodatków, dostają bardzo dobrą karmę. Moje gołębie dostają dobrą karmę, bo daje gdzieś 80% BK. Do tego dokładam 10% kukurydzy i 10% jęczmienia. Po co dokładam jęczmień do karmy? Żeby widzieć, jest to taki regulator. Jeśli już tego jęczmienia zostaje troszeczkę, to już wiem, że po prostu nie ma im więcej co dawać. Ale jęczmień jest bardzo dobrą karmą i uważam, że no należy go stosować cały rok. I w trakcie pierzenia te parę procent nie zaszkodzi. No. Gdy gołębie wyrzucą ostatnie piórko, automatycznie no, będę tego jęczmienia zwiększał tam nawet do 50% i uważam, że wtedy gołębie się nie zapasą, ja nie sypę swoim gołębiom jedzenia dosyta. No, moje gołębie są, karmę mają wydzielaną, no i zawsze mają apetyt, co jest, uważam, oznaką zdrowia. No. I one teraz w okresie pierzenia normalnie jedzą dwa posiłki dziennie? Tak. Ja staram się karmić tak samo i w zimie, żeby jadły dwa posiłki. No. Nie mam tam jakiejś szczególnej takiej karmy, czy tam jakiejś marki, żebym ją kupował. Staram się no, dawać to, co jest na rynku, jak to się mówi, dostępne. No. Powiedzieliśmy mniej więcej na temat pierzenia, jak to wygląda, jaką karmę jedzą. One karmę cały czas do tego momentu wyrzucenia ostatniego pióra będą dostawać taką samą. Tak. I teraz przejdziemy do trzech pytań od naszych widzów. Także pierwsze pytanie od Adama Racławskiego. Pytanie brzmi, jak utrzymuje pan w rytmie roczne gołębie, jeśli mają one przerwę w trakcie sezonu. Załóżmy, że jest 500-ka, 700-ka, te gołębie nie idą na lot. Jak to wygląda? No, w moim przypadku akurat gołębie, no, większość rocznych jest wkładane na loty 500-ki, ale te, które zostają w domu, są tak samo zamykane w klatkach, idą do osobnego pomieszczenia. Tam nocują, nie dostają ani jeść, ani pić. Z tego też względu je zabieram z gołębnika, żeby nie pozajmowały celek partnerom, czy tam, jak ja to mówię, nie zochociły się na czyjeś miejsce. I albo są wywożone na 10-15 km w niedzielę, jeśli jest czas. I przylatują z rana, dostają swoje partnerki, co się tyczy szczególnie samczyków, bo akurat samiczkom to nie odgrywa rolę, czy one dostaną swojego partnera, czy nie. Mogą przylecieć do pustego gołębnika i zauważyłem, że to nie odgrywa roli.
samiczka tak jakoś nie załamuje się szybko jak samczyk. Ale samczyki przylatują do gołębnika i są zamykane w celkach. Nie chodzą swobodnie po gołębniku. Natomiast jeśli nie są wywożone na te 10 czy 15 kilometrów, to dopiero je przykładam wtedy za godzinę albo nawet za dwie godziny po przyjściu wszystkich gołębi z lotu. Normalnie przenoszę je w rękach, zamykam je w celkach ze swoimi partnerkami i dopiero po jakiejś godzinie są wypuszczane na gołębnik razem z pozostałymi gołębiami. Nie powinno się zostawiać rocznych gołębi na nocy ani do przylotu tych gołębi z tego względu, że na drugi dzień dochodzi do bujek. To jest pierwsza sprawa. One też robią się zuchwałe i atakują swoich partnerów, bo są silniejsze po prostu. No. I no, efekt jest taki, że nawet na podłodze dochodzi do walki, a tego nie powinno być. Każdy gołąb ma w swoim gołębniku swoje terytorium i wtedy są równe szanse, jeśli one wszystkie równo się znajdują na gołębniku. Najbardziej tutaj właśnie to zauważalne jest na maratonach, gdzie gołębi od czwartku nie ma. No, niestety jak się weźmie te roczniaki i w czwartek połapie wieczorem i zostawi w klatce, no w piątek trzeba im dać jeść i pić, chociaż zwykłej diety, ale to karmienie jedno czy dwa muszą być. No. Nieraz jest tak, że lot z maratonu jest ciężki i dopiero gołębie przylatują w sobotę wieczorem. Więc te roczne muszą mi przyjdzie siedzieć w sobotę w zamknięciu, dopiero są przenoszone w niedzielę, jak stare samce, czy te gołębie w ogóle, które poszły na lot, odzyskają troszkę siły i ten. No ja akurat nie mam takiego problemu z takim miejscem, bo no mam takie pomieszczenie specjalnie na to przyszykowane, gdzie można gołębiowi dać i swobodnie jeść w klatce i pić i ten gołąb, no 4 czy 5 czy 6 w klatce, no nie biją się, spokojnie czekają na przełożenie ich później do gołębnika. Nigdy też nie przenoszę tych gołębi zaraz po przyjściu gołębi, jak jest lot ciężki. Tutaj trzeba zwłaszcza przy tych lotach cięższych zwrócić na to uwagę, żeby te roczniaki, no czy te w ogóle, czy te starsze gołębie, bo nie zawsze jest tak, że tylko roczne zostają w domu. Tak. Nieraz zostają i gołębie starsze, czy dwu, czy trzyletnie, ale nie można ich przenosić od razu po ciężkim locie na gołębnik, bo dochodzi do bujek i gołąb, który no, pobije się na gołębniku, uszkodzi sobie lekko nosówki, z następnego lotu nam czołowego konkursu nie zrobi. To już nie jeden hodowca odczuł na swojej skórze. No, także warto troszkę czasu poświęcić i pracy i przymknąć te gołębie, które nie były na lotu, zwłaszcza samczyki. No. No bo samiczki jak siedzą na siodełkach, no to można im troszkę mniej dać i jeść i one nie zajmą półek i, no i przeczekają w swoim gołębniku. Nie ma takiego problemu. No ale jeśli chodzi o samczyki, to radzę każdemu zamykać je osobno. No, najlepszym rozwiązaniem jest wywiezienie na kilka kilometrów i przyjście tych gołębi z lotu. No wtedy one mają taką dodatkową motywację, co jest bardzo ważne u gołębi, bo te gołębie, których się nie motywuje, no to one tracą na szybkości po piątym, szóstym locie. No i albo się zatracają, albo po prostu no, gasną i jak to się mówi, no nie ma z nich korzyści. Teraz drugie pytanie, kolega Adam Racławski się postarał, bo już drugi od niego. Kolejne ciekawe. Co sądzi na przestrzeni lat o krzyżówkach i pokrewieństwie? Jakie ptaki lepiej spisują się w lotach? No bo wiadomo, zdania są pomylone. Także co pan sądzi no, na ten temat? Zdania są podzielone, na pewno. No. W moim przypadku, przez te tyle lat doświadczenia, na pewno lepiej latają gołębie w krzyżówce. Przedstawiciele dwóch różnych ras na pewno są szybsze,
lepiej się chowają, nie są tak podatne na infekcje. To chyba każdy doświadczył na swojej skórze. Ja też uważam, że nigdy nie dążyłem do tego, żeby tam wychować jakąś tam rasę, czy tam łączyć Janseny między sobą i uzyskać tam te gołębie, czy Hubeny między sobą. Staram się te gołębie krzyżować na wszelaki sposób. Natomiast co do pokrewieństwa, też łączę swoje gołębie, staram się wychować tych, żeby one te cechy miały jak najlepsze i myślę, że łączenie w pokrewieństwie tych genów takich na powrotnolotowość czy może na wygląd jest na pewno więcej niż w krzyżówce i te gołębie może i też lepiej przekazują. Tylko jeszcze jest jedno ale, przy łączeniu gołębi w pokrewieństwie, w bardzo bliskim pokrewieństwie jest dużo przypadków, że nie mają tego jednego gena podstawowego. Nie ma powrotnolotowości, czyli gubią się wkładane do kosza. I przez tyle lat na pewno tam wychowałem 500, może z 1000 gołębi zimbredowanych, ale naprawdę dobrymi rozpłodowcami może było 5 w sumie. I to były super gołębie w rozpłodzie, wydały kilkanaście bardzo dobrych gołębi, super lotników i następne to pokolenie tych gołębi przekazywało te cechy tak samo jak i rodzice, jak i dziadkowie. Myślę, że łączenie gołębi w pokrewieństwie do dalszego chowu jest wskazane. No tylko jest jeden warunek, trzeba te gołębie lotować. I wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że trafimy na wybitnego gołębia rozpłodowego. Na pewno połączenie dwóch gołębi z bliskiego pokrewieństwa, jeden z danej linii, drugi z danej linii, przynosi efekty i jest na wiele przykładów, że te gołębie, jak to się mówi, fajnie latają. Nawet tutaj nie trzeba daleko szukać. 50 u Marcina Kobieli, który zdobył złoty medal. Jego matka była z gołębi Flora Fervorta, jakiś tam inbred. A z drugiej strony Leo Horemansa też to gołąb był w pokrewieństwie wychowany, zimbredowany i wydały fajnego gołębia i z tej linii na pewno bardzo dużo hodowców ma gołębi i cieszy się z tego, że fajnie przylatują. Natomiast do lotowania te gołębie zbytnio się nie nadają i powiem tak, że te gołębie z pokrewieństwa, które nie robią konkursu, też się nie nadają do dalszej hodowli. To już miałem kilka takich gołębi i naprawdę jest ciężko. Jest ciężko, żeby coś takiego uchować. Nie odradzam nikomu kupywania ani nabywania takich gołębi. Trzeba też tutaj powiedzieć, że przy wychowie asa 50% to jest szczęście hodowcy. No właśnie. Może 50% to jest materiał, ale 50% to jest szczęście. To prawda. I życzę tutaj każdemu, żeby który tam, każdy kto nabywa gołębia, hoduje te gołębie, żeby też kupił to szczęście razem z tym imbredem. Razem z gołębiem. Tak, to jest naprawdę troszkę szczęścia i wtedy to działa, ale... uważam, że gołębie z krzyżówki są lepsze, twardsze, mocniejsze i jeśli ktoś zaczyna hodowlę, to niech raczej krzyżuje te gołębie, a osiągnie lepsze wyniki. I pytanie numer 3 od kolegi Paweł Bogacz. Czy gołębie młode, które nie miały adeno, lepiej spisują się w lotach jako gołębie roczne? Na pewno tak. Adeno... Jest to taka choroba, gdzie gołębie odczuwają ją bardzo. Jest to stan zapalny chyba jelit, można to tak nazwać. I tutaj przez okres 2-3 dni u gołębia następuje bardzo, bardzo duże osłabienie.
jeśli z tego adeno gołębie wyprowadzi się je nie podając antybiotyków. Myślę, że tej różnicy nie ma później na lotach. To tutaj możemy też... Ale jeśli one od razu dostaną antybiotyk przez okres 3 do 5 dni i ten antybiotyk, jak to się mówi, no stawia gołębie na nogi, to na pewno te gołębie w następnym sezonie nie pokażą pełnej klasy z tego względu, że tak młody organizm, który jest leczony antybiotykami, od razu dostaje, jak to się mówi, ma uszkodzone nerki, wątrobę. Dużo jest przypadków, gdzie gołębie po podaniu tych antybiotyków, zwłaszcza tych miksów takich wymyślonych przez nie wiadomo jakie firmy, to ma potem problemy i cały czas ma biegunkę. No, dużo się słyszy, dużo młodych hodowców dzwoni z takim pytaniem, co zrobić, żeby tą biegunkę zatrzymać. No, myślę, że podawanie antybiotyków przy adeno ma niekorzystny wpływ i później się to odbija na lotach gołębi dorosłych. No właśnie tutaj też trochę tak już Pan odpowiedział na inne pytanie zadane przez kolejną osobę, przez kolegę Wojtka Pelikana, który pyta, że co może być przyczyną, że po chorobie młodych adeno gołębie nie mają wigoru, szybkości i się gubią, mimo że wszystko w gołębniku wygląda dobrze. To właśnie tak jak Pan mówi, wątroba i nerki, które po antybiotyku wyglądają dobrze, bo ten gołąb się podnosi. Tak, i niby wydaje nam się, że forma wzrasta, ale ogólnie potem przy większym wysiłku jest duży spadek i gołębie się tracą. Na pewno wiele hodowców popełnia też błąd, że zaraz po wyleczeniu gołębi z adeno po 3-4 dniach są gołębie wkładane do kosza. Jest to zbyt krótki czas na regenerację. No przynajmniej ja uważam, że przynajmniej te 10 dni nie powinny gołębie iść na lot, no ale większość tego adeno, tak zwanego tej choroby, pokazuje się albo po pierwszym locie próbnym, albo po pierwszym locie konkursowym. No i później jest efekt taki, że gołębie nie są wkładane do kosza. Ale na pewno lepiej by było je samemu wywieźć 2 razy po 100 km, niż włożyć je za 4-5 dni I zgubić, bo gołębie są osłabione, no zresztą widać, no ta choroba jest taka, gdzie gołębie gorączkują, piją bardzo dużo wody. Tak, jeśli się nie podaje elektrolitu, organizm się moment odładnia. I gołębie niektóre zdychają, no nie ma w ogóle gołąb trawienia, no dlatego też podawanie tych kropli żołądkowych uważam jest bardzo ważne. Także na te pytania 3 odpowiedzieliśmy. W dzisiejszym materiale to będzie wszystko. Hodowlę na pewno jeszcze odwiedzimy, żeby porozmawiać, jakie są plany na dalsze lata, na następne sezony. Na pewno jakieś tam zmiany poczynię, na pewno tam jakieś nowe gołębie przybędą. I co później po pierzeniu? No ważny temat, łączenie w pary. No, dobór w pary jest bardzo ważny, bo jak dobierzemy swoich partnerów ze sobą, jakie wychowamy młode, to później następne 3 czy 4 lata będzie zależało od tego. I z roku na rok no, powinno się gołębie przełączać, analizować, co nie zgrało, co nie wypaliło. Nie możemy zostawić tych samych par na przyszły rok, bo złote pary się trafiają raz na 1000 albo na więcej. Także niech się nikt nie łudzi, że jeśli mu tam z pary zostało 4 gołębie, to za rok będzie jeszcze lepiej. O, to jest w dużym błędzie. Będzie dużo, dużo gorzej. Czyli realistyczne podejście. Tak, to mogę śmiało powiedzieć, bo chowając tyle lat, to... Już różne tu były pary, ale z reguły z takiej pary no, następne pokolenie jest dużo słabsze. Tak, ale o tym już sobie porozmawiamy następnym razem. Także dobry lot dla wszystkich hodowców. No, ja też życzę wszystkim hodowcom dobrego lotu.